Warszawskie inwestycje. Witamy serdecznie na konferencji prasowej poświęconej przebudowie ulicy Kondratowicza, jednej z najważniejszych ulic po tej stronie Wisły. W dzisiejszej konferencji biorą udział Michał Olszewski, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Iwona Wujastych, przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a także Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Witamy serdecznie również Jędrzeja Kunowskiego, zastępcę burmistrza dzielnicy Targówek, a także Wiktora Wojewódzkiego, dyrektora Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca Wojastyk powitała mnie dzisiaj tutaj z pytaniem, czy wierzyłem, że dożyję do tego dnia, bo to prawda i już tak powiem, musiałem sobie odtworzyć w pamięci 8 lat temu, no prawie 8 lat temu, 7 lat temu, Pani Przewodnicząca Iwona Wojastyk, wówczas też Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, zaapelowała do nas o to, żeby przy okazji prac projektowych związanych z budową drugiej linii metra nie zapomnieć o tym, jak wyglądała będzie przestrzeń nad tunelem. I można powiedzieć, że dzisiaj tamten pomysł pani przewodniczącej, za który myśmy się zabrali najpierw warsztatem, potem pracami, potem ciężką koordynacją, dzisiaj materializuje się w tej postaci, że po zejściu wykonawcy budowy metra możemy rozpocząć prace związane z przywracaniem nowego kształtu ulicy Kondratowicza. Będzie to nowa ulica w nowym kształcie, w zmienionej geometrii, z ponad dwa razy taką ilością zieleni, jaka była dotychczas. Będzie to przestrzeń na pewno, która będzie przestrzenią wizytówką samego osiedla Brudno. I na pewno też pani przewodnicząca, jako mieszkanka też oczywiście i zaangażowana w sprawy Targówka i miasta, będzie też często to miejsce patrolowała, odwiedzała aż do grudnia tego roku, bo do grudnia przewidujemy, że potrwają prace związane z przywracaniem wszystkich elementów związanych z kompozycją samej ulicy, zgodnie z projektem, który został zrealizowany. Co bardzo ważne, tak jak Państwo wiecie, staramy się w wielu miejscach, tam gdzie istnieje taka szansa, żeby przywrócić na nowo kształt ulicy po budowie metra, za każdym razem zwracamy uwagę na to, żeby móc odnowić tę ulicę w nowym kształcie, w nowy sposób, przywrócić nie tylko zieleń, ale również dać mieszkańcom jak najwięcej przestrzeni do życia. I tutaj też będziemy mieli z tym do czynienia, bo dzięki temu, że te dwie ulice, te dwie jezdnie będą do siebie zbliżone, uzyskujemy bardzo dużą ilość przestrzeni po bokach, po pierzejach. Tutaj akurat w przypadku osiedla modernistycznego, jakim jest Brudno, tego typu przestrzeń jest bardzo ważna, bo ona dopełnia de facto sam układ zieleni, który jest pomiędzy samymi budynkami. Chciałem oddać głos w takim razie matce chrzestnej tego projektu, pani przewodnicząca, bo to, że tak powiem, rzeczywiście mieliśmy tu z panem dyrektorem Puchalskim zawsze wzrok pani przewodniczącej wbity w ten projekt i musieliśmy się spowiadać przy każdej okazji, więc pani przewodnicząca, cieszę się, że możemy razem świętować rozpoczęcie prac na ulicy Kondratowicza. Pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. To bardzo miłe słowa Pana Prezydenta. Rzeczywiście to miało miejsce 8 lat temu. Ten czas bardzo szybko płynie. Nawet zrobiliśmy sobie przed chwilą wspólne zdjęcie i rzeczywiście jak się patrzy na zdjęcia czy na Państwa, to w ogóle upływu czasu nie widać, ale jak patrzy się na to, co infrastrukturalnie dzieje się w Warszawie, to absolutnie ogromny postęp i rzeczywiście jesienią, we wrześniu 2014 roku taki pomysł ujrzał światło dzienne. Tu na ulicy Kondratowicza w Urzędzie Dzielnicy spotkałam się z przedstawicielami z NGO-sów związanych z ruchem transportowym,
również z ówczesnym pełnomocnikiem do spraw komunikacji rowerowej, panem Łukaszem Puchalskim, który teraz odpowiada za realizację tej inwestycji. I to było w 2014 roku, wydawało nam się, że jest to taka idea, być może idea fix, że jest to takie marzenie. Patrząc na to, jak realizowane było odtwarzanie ulicy Świętokrzyskiej czy ulicy Targowej przy okazji budowy metra, myśląc o tej ulicy, ulicy Kondratowicza, która jest, można powiedzieć, taką centralną ulicą, arterią w tej części dzielnicy, ale też w tej części osiedla, jest nie tylko miejscem, które ułatwia dojechanie do naszej dzielnicy, ale no jest to taka ulica, którą większość z nas niejednokrotnie przemierza, idąc do parku, czy idąc do przychodni, czy do innych punktów, które znajdują się tutaj od lat, bo na pewno od mojego dzieciństwa pamiętam, że te pawilony były jednym z takich miejsc, które można by nazwać centrum spotkań mieszkańców. I wówczas, myśląc o tej przyszłości, wiedzieliśmy, że będzie tu budowany metr, że doczekamy tego momentu. Prace projektowe nad metrem były już wtedy zaawansowane. To myśląc o tej ulicy, patrząc w przyszłość, no zamarzyło się nam i ja bardzo chciałam, żeby ta ulica była nie tylko ulicą transportową, nie tylko dla użytkowników kierujących pojazdami samochodowymi, a też niejednokrotnie samochodem tędy jeżdżę, ale żeby była to przestrzeń przyjazna dla mieszkańców. Tutaj przed zamknięciem tej ulicy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ścieżka rowerowa prowadziła tylko po jednej stronie. Znajdowała się po stronie parku. Być może wiele lat temu rower był raczej dla nas wszystkich formą relaksu, formą sportu, formą spędzania wolnego czasu, ale w ostatnich latach przyznacie Państwo, że rower jest równoprawnym środkiem komunikacji, bardzo świadomie wybieranym przez mieszkańców. I przecież na tym rowerze nie tylko chcemy dojechać do parku, ale też chcemy dojechać do miejsc związanych z naszym codziennym życiem. Chcemy dojechać do przychodni, chcemy dojechać do sklepów, chcemy przyjechać do restauracji po to, żeby też móc spotkać się ze znajomymi, czy też usiąść z rodziną, do biblioteki czy do innych takich punktów. W związku z tym ten brak ścieżki rowerowej po drugiej stronie ulicy był z każdym miesiącem i z każdym rokiem coraz bardziej odczuwalny i coraz bardziej też zauważalny przez mieszkańców. Ta ścieżka też prowadziła w sposób taki pokrętny, częściowo po jednej stronie, potem przez przejścia należało się przemieścić na drugą stronę i podobnie też wyglądał ruch pieszy. Tu, w tym miejscu, w tym centralnym odcinku, w którym się znajdujemy, szczególnym utrudnieniem było poruszanie się z małymi dziećmi wzdłuż tych pawilonów. Tak jak wspomniałam już wcześniej, tu znajduje się apteka, tu znajduje się przychodnia. A to dlatego, że miejsca parkingowe były zlokalizowane jakby w ciągu takim pieszo-jezdnym. I ta przestrzeń, ta, która rzeczywiście powinna być oddana mieszkańcom i taką przestrzenią bezpieczną, no jednak trochę stawała w kolizji z użytkownikami samochodów. I te 8 lat temu, nawet wtedy na wyrwanej kartce z kalendarza powstał taki pierwszy zarys długopisem, taki pierwszy projekt, jak mogłoby to wyglądać. I rzeczywiście to, co dzisiaj możemy obserwować na projektach i to, co dziś się realizuje, jest chyba nawet jeszcze lepsze niż to, co wtedy zostało nakreślone. Ale na pewno to, co 8 lat temu łączyło pomysł i przez te 8 lat zostało utrzymane w trakcie konsultacji z mieszkańcami, w trakcie warsztatów, w trakcie wszelkich prac projektowych, w trakcie niełatwych uzgodnień również z metrem budującym tą całą podziemną infrastrukturę, jest to, żeby była to przestrzeń przyjazna, bezpieczna, dająca łatwość poruszania się zarówno pieszym, jak i rowerzystom, jak i pojazdom samochodowym. Od razu dodam, bez utraty kolejnego pasa, bo tego się bardzo też kierowcy obawiali. A co zyskujemy? Zyskujemy również uporządkowaną przestrzeń parkingową i mnóstwo nowej zieleni w tym miejscu. Jestem dziś ogromnie i podekscytowana, szczęśliwa, dumna z tego, że pomysły w Warszawie mogą być realizowane. One mają szansę spełnienia pod warunkiem, że trafią na odpowiednie osoby,
taki jak pan prezydent czy pan dyrektor, którzy przez te 8 lat tego projektu nie odrzucili, a wręcz bardzo mu kibicowali. Byli jego orędownikami, ale też można powiedzieć, że w jakiś sposób ojcami chrzestnymi. Mam nadzieję, że ta ulica będzie już takim dopełnieniem inwestycji związanych z metrem, dopełnieniem zmiany tej przestrzeni i że nowa ulica Kondratowicza w nowym kształcie przyniesie mnóstwo satysfakcji mieszkańcom tej dzielnicy. I mieszkańców z innych dzielnic zapraszam na Brudno i zapraszam na Targówek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, pani przewodnicząca. Pan prezydent jeszcze na słowa. Tak, tak. Oddając głos panu dyrektorowi Puchalskiemu, powiem tylko jedną rzecz, uchylając rąbka tajemnicy. W nowych pracach nad studium chcemy zaproponować również standardy wykonania ulic. Zarówno w części śródmiejskiej, jak i w części miejskiej, w której się znajdujemy. I tak uchylając rąbka tajemnicy, to właśnie ulica Kondratowicza jest jednym z pierwszych ulic w klasie G, która będzie robiona według modelu, który będziemy proponowali w nowym studium. O szczegółach, jak będą wyglądały ulice klasy G w tego typu przestrzeniach, zwłaszcza w tych okolicach osiedli modernistycznych, powie pan dyrektor Puchalski. Panie dyrektorze. Ale ja jeszcze chwilę o tym, co tutaj konkretnie się dzieje. Mieszkańcy Brudna, myślę, że już powoli są zmęczeni samą budową metra. To już kilka lat, kiedy ta budowa trwa. Ale też jakby patrzymy z nadzieją w przyszłość, mówię patrzymy, bo ja też jestem mieszkańcem Targówka. W tej chwili zaczynamy już porządkować ten teren, który do tej pory był wielkim placem budowy związanym z budową metra. Mieszkańcy w najbliższych tygodniach odzyskają skrzyżowanie Kondratowicza Świętego Wincentego. Tam będzie już przejezdność tego skrzyżowania. Pracujemy po sąsiedzku w ramach kolejnej inwestycji przy budowie sygnalizacji świetlnej Kondratowicza Blokowa. Ta też z końcem tego miesiąca budowa się skończy. Rozpoczną się kolejne, bo jeszcze w tym tygodniu zamierzamy wprowadzić wykonawcę i rozpocząć pracę na ulicy Chodeckiej. W ramach pierwszego odcinka prac zostanie wyremontowana ulica Chodecka na odcinku od ulicy Kondratowicza do ulicy Wyszogrodzkiej. W przyszłym roku chcemy remontować kolejne odcinki. Przez kilka lat obszar Brudna był obszarem takim zamkniętym, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia innych inwestycji, ponieważ ta inwestycja metrowska miała główny priorytet, była bardzo rozległą inwestycją i też jakby bardzo ciężką dla mieszkańców, jeśli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie. W ostatnich miesiącach wykonawca metra, zwalniając teren, dał możliwość rozpoczęcia zakładowi remontów i konserwacji dróg, bo to jest główny wykonawca, nasz miejski zakład jest wykonawcą przebudowy ulicy Kondratowicza. To, co widzimy dzisiaj, jest w zasadzie efektem dwóch miesięcy pracy w terenie. Z kolejnymi miesiącami tego obszaru przebudowywanego będzie coraz więcej. Musimy też pamiętać, że jakby w ciągu ulicy Kondratowicza część gestorów planuje swoje inwestycje, swoje przebudowy, między innymi Veolia właśnie na odcinku, który jest za państwem, planuje przebudowę ciepłociągu, której też nie mogła prowadzić w momencie, kiedy prowadzone były prace związane z metrem. W tej chwili te prace polegają już na ukończeniu, nam się otwiera front robót, który chcemy w miarę płynnie wykorzystać. Tak jak pan prezydent Olszewski mówił, do końca tego roku chcielibyśmy uzyskać przejezdność tej drogi, natomiast w przyszłym roku praktycznie większe prace zieleniarskie i takie wykończeniowe związane z zamknięciem tego projektu. Natomiast samo oddawanie tej inwestycji planujemy etapami. W pierwszej kolejności chcemy oddać te odcinki, które miały być związane z obsługą metra i powiązaniem komunikacji autobusowej czy tramwajowej z metrem. To jest ten odcinek między ulicą Łabiszyńską a ulicą Rębielińską, czy ten chociażby po drugiej stronie w rejonie stacji metra przy urzędzie dzielnicy Targówek. Tu oprócz tego, że cały proces budowlany jest skomplikowanym i dużym przedsięwzięciem,
duże to było zadanie logistyczne i koordynacyjne. My musieliśmy z jednej strony, tak mówiąc nie elegancko, ale potocznie, kombinować, jak zmieścić wszystkie instalacje, które były w kolizji z metrem, a jednocześnie wchodziły w kolizję z budową drogi. To się udało, między innymi Milena, która jest z nami z naszego zespołu, wiele miesięcy spędziła na szukaniu optymalnych rozwiązań. A co się zmieni? Teoretycznie nic, a w zasadzie wszystko. Ci z Państwa, którzy korzystali z ulicy Kondratowicza, wiedzą, że tutaj był gigantyczny pas dzielący. Sporo powierzchni, z której nikt tak naprawdę nie korzystał. Planistycznie była to rezerwa pod przyszłą linię tramwajową. Skoro mamy metro, nie będziemy budować tramwaju, to szkoda było tą przestrzeń pomiędzy jezdniami zostawić dalej nieużywaną, ponieważ tutaj był straszny deficyt, jeśli chodzi o pozostałe funkcje drogi. W zasadzie nie było miejsc parkingowych, w związku z tym kierowcy korzystali z chodników, jeżdżąc po tych chodnikach. Był tak zwany ciąg jezdno-pieszy, cokolwiek on znaczy, w praktyce obsługiwał ruch samochodów parkujących, rowerzystów, pieszych. Tutaj nikt się nie czuł bezpiecznie. To, co pani przewodnicząca mówiła, ścieżka rowerowa była od strony parku. Z ciekawostki, ścieżka rowerowa była z kostki, chodnik był z asfaltu. Ludzie w zasadzie jakby wykorzystywali tą infrastrukturę zamiennie, ponieważ czas, w którym ta infrastruktura powstawała, no to nie były najlepsze lata, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury pieszej czy rowerowej. Dzięki tym wszystkim zmianom udaje nam się wygospodarować przestrzeń. Mam wrażenie, że cały czas jest to projekt bliski ideału, ponieważ zaspokaja wszystkie potrzeby, zarówno kierowców, jak i rowerzystów, pieszych. Masa zieleni, tutaj będziemy mieli blisko 800 metrów kwadratowych ogrodów deszczowych, 500 drzew, zaczynając od platanów na lipach i kończąc dziesiątki tysięcy bylin i krzewów. No i setki obiektów małej architektury, od parkingów rowerowych poprzez ławki, nowoczesne LED-owe i energooszczędne oświetlenie. Wszystkie przejścia, które będą tutaj po drodze, będą osygnalizowane. To też jest ważne. Po jednej stronie mamy park, po drugiej stronie mamy bloki mieszkalne. W związku z tym to były bardzo często... Park służy jako skracanie drogi mieszkańcom Brudna, przechodzącym z miejsc zamieszkania do obiektów użyteczności publicznej między innymi, a tutaj samochody jeździły dość szybko, co też wydaje się, że tym projektem powinno nam się udać ograniczyć, bo ograniczamy szerokość pasów, ilość pasów zostawiamy, natomiast ich szerokość będzie pomniejszona. Mam nadzieję, że mieszkańcy nam wybaczą te wszystkie problemy związane i utrudnienia związane z procesem budowlanym, a to, co zobaczą na koniec, zadowoli wszystkich. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Teraz jest czas dla państwa. Zachęcamy do zadawania pytań. A tak, jeszcze pan burmistrz. Dziękuję. No to ja chociaż tak na zakończenie powiem, że jak zaczynała mówić tutaj pani przewodnicząca, to mówiło o marzeniach, a marzenia to tak naprawdę plany, tylko z odroczonym terminem realizacji. Te plany się właśnie ziszczają. A że, szanowni państwo, od zawsze żeśmy myśleli tutaj, bo też za czasów gminy mówiliśmy, że Kondratowicza to będzie naszą taką wizytówką, to będzie będą salony targówka, więc mam nadzieję, i że te salony właśnie powstają i będziemy to nazywać właśnie w ten sposób. Tuż obok, w Parku Brudnowskim, kończymy rewitalizację. Już mamy wymienione nicki basenowe, za chwilę będą potężne ławy, na których będzie można wypoczywać, będą nowe nasadzenia. W związku z tym wszyscy warszawiacy będą mogli przyjechać do nas, zobaczyć, gdzie zaczyna się Warszawa, bo jak przypomnę, Targówek, tu zaczyna się Warszawa, będzie tym miejscem, gdzie każdy będzie mógł wypocząć i zobaczyć, że na Targówku naprawdę żyje się bardzo ciekawie, z zielono, dzięki właśnie tym nasadzeniom. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Teraz już jest czas dla państwa. Zapraszamy do zadawania pytań. Jest kolega z mikrofonem. Prosimy o zadawanie pytań do mikrofonu. Dziękuję.
Dzień dobry, Piotr Rublewski, Warszawa, Nasze Miasto. Ja mam dwa pytania, jedno do pana dyrektora, drugie do pana, pewnie do pana prezydenta. Pierwsze dotyczy parkowania tutaj. Czy w związku z tym, że w pobliżu będą właściwie dwie stacje metra, bo jedna na początku, druga na końcu, to czy państwo się przygotowują do tego, żeby myśleć tutaj na przykład o strefie płatnego parkowania w przyszłości? A drugie pytanie do pana prezydenta, chodzi już o samo metro i o ewentualne przedłużenie. Pamiętam, że pan prezydent Trzaskowski mówił, że w przyszłości jest szansa na przedłużenie tego odcinka do stacji PKP Toruńska. Czy trwają prace w tym kierunku? To może zacznę od SPPN-u, a później powiem na metro, pan dyrektor uzupełni. Specyfiką strefy płatnego parkowania jest to, że no nie może być ona wdrażana wyspowo, więc jeśli mielibyśmy dojechać tutaj do Brudna, musielibyśmy objąć też inne osiedla, które są niejako po drodze. I oczywiście tutaj już nieważne, czy to mówimy o marzeniach, czy o planach, pewnie taki plan kiedyś nas czeka. No pamiętajmy o tym, że miasta europejskie dzisiaj mają często strefę płatnego parkowania wdrożoną na terenie swojego całego miasta, Wiedeń, więc to jakby nie należy też tego wykluczać kiedyś tam w przyszłości, chociaż to nie jest przyszłość najbliższych 5 lat, to prawdopodobnie raczej bym dementował. Pan dyrektor Puchalski powie może trochę więcej. Natomiast jeśli chodzi o metro, tak, prowadzimy analizy i tak naprawdę, tak jak państwo wiecie, mamy zleconą analizę, którą wykonuje dla nas firma ILF w ramach grantu z Komisji Europejskiej. Jest to analiza, która mówi jakby o w ogóle potencjale budowy nowych linii metra. Jest to zgodne z tym, co zapowiedział pan prezydent Trzaskowski w swojej kampanii, że chcemy w najbliższych miesiącach położyć na stół plan rozwoju budowy metra, nie tylko przedłużenia drugiej linii metra, bo o tym też mowa w tym dokumencie, ale również budowy nowych linii i jakby też propozycji trasowania. Tu kluczowe i krytyczne jest tak naprawdę zawsze gdzieś tam ekonomika tego środka transportu, bo metro jest środkiem komunikacji najbardziej wydajnym, jeśli chodzi o ilość pasażerów przewożonych na kilometr, natomiast no też relatywnie drogim, tak? I prawda jest taka, że no obowiązuje to odpowiednia hierarchia postępowania, czyli w sytuacji, kiedy będziemy mieli do czynienia z potokiem pasażerów, który będzie na tyle duży, aby uzasadniał budowę metra, w tym wypadku mówimy o przedłużeniu tego o jedną stację i dojechania do terenów, które są na wysokości stacji PKP Toruńska, no to wówczas będzie to uzasadniało budowę. I w tej mierze od razu mówię, my też czekamy na ziszczenie się propozycji czy planów, które wynikają z naszego masterplanu dla całego terenu FSO Żerań. Tak jak państwo wiecie, takie prace były prowadzone i my też nigdy nie ukrywaliśmy w tamtym opracowaniu, które było przedmiotem konsultacji. Było bardzo pozytywnie przyjęte zresztą przez mieszkańców Pragi Północ, Żerania, ale też aktywistów. Ten plan miejscowy, czy ten masterplan, przepraszam, bo to nie był plan miejscowy, masterplan, który daje wytyczne w zakresie urbanizacji dla całego terenu postindustrialnego Żerania. Tam również robiliśmy przymiarki pod stację metra, natomiast nigdy nie liczyliśmy jej ekonomiki. Teraz firma ILF dokładnie liczy to, gdzie ten środek transportu będzie miał na tyle dużą zdolność przewozową, żeby uzasadniało to jego budowę. Więc tak, absolutnie nie wykluczamy przedłużania i pracujemy teraz nad analizami, jest wykonywana analiza, która ma nam potwierdzić, czy tego typu ruch będzie opłacalny. Natomiast jakby wszystkie prace, które odbywają się teraz jakby tutaj na stacji Brudno, absolutnie nie stoją w kolizji. Istnieje możliwość przedłużenia tej pracy. Spółka Metro w trakcie projektu już dostała tego typu zastrzeżenie, że ma tak prowadzić pracę, aby nie wykluczały one obsługi jeszcze jednej stacji dalej. Więc to potwierdzam, tak. Jakby analizujemy to. Nie wiem, panie dyrektorze, czy chce pan uzupełnić coś o SPPN jeszcze? Tylko chciałem zauważyć, że dzisiaj o godzinie 17 pani przewodnicząca zorganizowała komisję infrastruktury w zakresie właśnie rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Ratusz złożył wniosek o rozszerzenie strefy płatnego parkowania o kolejne obszary, prawie 6 tysięcy miejsc parkingowych, między innymi z tej części Warszawy, to jest Plac Hallera. Tak jak pan prezydent
Olszewski zauważył. Rozwijamy strefę nie poprzez tworzenie wysp, ale poprzez rozrost istniejącej, idącej od centrum miasta. To rozszerzenie, które planujemy wykonać w tym roku, tak by strefa zaczęła rozszerzona funkcjonować w przyszłym roku, to jest 6 tysięcy miejsc, to tak dla porównania to jest mniej więcej tyle, ile ma Gdańsk czy Wrocław, wszystkich miejsc w strefie płatnego parkowania. Do tego dyskutujemy o Saskiej Kępie, mówiąc tak kolokwialnie, drugie tyle, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Tą kadencję prezydent Trzaskowski zaczynał z 30 tysiącami miejsc w strefie płatnego parkowania. Mamy już ponad 50 tysięcy miejsc parkingowych, a od przyszłego roku będziemy mieli dwa razy tyle. Ja się cieszę, że rośnie świadomość, jeśli chodzi o kwestie parkingowe, że jakby te miejsca nie biorą się z niczego, że to samochodów jest za dużo, a nie miejsc parkingowych jest za mało i nikt nie wpada na takie pomysły, by park Brudnowski zastąpić parkingiem brudnowskim. Więc my na ten temat rozmawiamy z dzielnicą, zarówno z zarządem, jak i z częścią radnych i myślę, że jakby najpierw taka analiza, a później decyzja o strefie płatnego parkowania jest nieunikniona. Natomiast no chciałem tylko podkreślić to, że my musimy tutaj dojść, tak mówiąc kolokwialnie, na targówek. Jeszcze nam trochę brakuje. Po drodze deklarowaliśmy drugą część Mokotowa i Odolany i na pewno jak to, co zadeklarowaliśmy, skończymy, to przystąpimy do analiz w pozostałych obszarach, bo myślę, że w dłuższej perspektywie, to tak jak już prezydent Olszewski podkreślił, raczej będziemy dyskutować o strefie płatnego parkowania, jeśli nie w całej Warszawie, to w dużo większej części niż to ma miejsce w tej chwili. Ale tych procesów wdrażania samej strefy po prostu nie da się przyspieszyć. To są najpierw konsultacje, to są raporty z konsultacji, to są projekty organizacji ruchu, to jest wdrożenie, zakup parkometrów, to wszystko trwa i tego się po prostu na skróty zrobić nie da. Bardzo dziękujemy. Czy ktoś z Państwa ma może jeszcze jakieś pytanie? Tutaj mamy pytanie. Dzień dobry, Jarosław Wasowski, Gazeta Stołeczna. Mam pytanie do Pani Radnej, bo tu słyszeliśmy, że niektórzy czuli Pani przeszywający wzrok przy tym projekcie. To chciałem spytać, dlaczego nie został zrealizowany w całości projekt konkursowy, który oglądaliśmy 5 lat temu w Urzędzie Dzielnicy i na przykład tutaj w tym miejscu pasażerowie będą mieli po kilkaset metrów między przystankami, a przy Urzędzie Dzielnicy nie będzie fragmentu drogi rowerowej, bo nie dało się tam tak zbliżyć jezdni do siebie jak tutaj. I panie dyrektorze, dlaczego przedłuża się otwarcie skrzyżowania ze Świętego Wincentego, które miało być oddane już od czerwca, od początku miesiąca? To ja już odpowiadam. Świętego Wincentego Kondratowicza, to skrzyżowanie odtwarza metro warszawskie. Z tego co wiem, to nie w najbliższy, ale w kolejny weekend planowane jest otwarcie tego skrzyżowania. Jeśli chodzi o zakres tego projektu, to tak, on w 100% jakby nie został zrealizowany, ale jakby z dwóch prostych przyczyn. Po pierwsze, skrzyżowanie Świętego Wincentego Kondratowicza planowane jest do gruntownej przebudowy w ramach budowy tramwaju na Białłękę i ta część jest jeszcze przed nami. Wiemy, że to jest inwestycja rozłożona w czasie. Natomiast dlaczego tego nie realizowaliśmy? Ten, kto jest targówka, wie, że to jest skrzyżowanie w znacznej części położone na obiekcie mostowym. I ingerencja w to skrzyżowanie to jest gigantyczny koszt. Na pewno nieadekwatny do budowy 300 metrów ścieżki rowerowej. Jeśli chodzi o odcinki bezpośrednio nad stacjami metra, część uwag z tej koncepcji została uwzględniona przez metro warszawskie, między innymi wyprostowanie ścieżki rowerowej właśnie naprzeciwko Urzędu Dzielnicy Targówek, czyli likwidacja chociażby wydzielonego zjazdu na stację benzynową, który był chyba gorszym rozwiązaniem i najwęższym gardłem, jeśli chodzi o ruch pieszy i rowerowy w tamtym miejscu. Koordynujemy się i do ostatniego dnia koordynować będziemy z metrem, jeśli chodzi o używanie tych samych materiałów, zaczynając od płyt chodnikowych, latarni po małą
architekturę. I to są w zasadzie jakby dwie rzeczy, które jakby wpłynęły na to, że ten projekt nie został zrealizowany w 100%. Natomiast on, jeśli mogę ocenić, to mocno 85% wykonania będzie posiadał na całym tym odcinku i myślę, że to jest i tak bardzo, bardzo duża zmiana. Bardzo dziękujemy. Chyba mamy czas na jeszcze jedno pytanie, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany jego zadaniem. Nie ma pytań. Bardzo dziękujemy za udział w konferencji. Dziękuję.